Odbieramy ten bajzel. Już chyba trzeci dzień walki z ulepem. Był złożony, no i rozłożyłem go z powrotem. Nie uwierzycie, są nowe problemy. Cóż więcej powiem, no problemy są. Były problemy z elektryką i wkurzyłem się i musiałem całą elektrykę przerobić. Jak widzicie, nowe kable są powypuszczane. Jest to wszystko na razie na krótko porobione. Nie jest tam znowu polutowane. Tylko na razie tylko i wyłącznie poskręcane. Bo robię koledze rozrusznik. Bo są problemy z rozrusznikiem. No i robię go dopiero. O, mordę jeża, normalnie same problemy z tym ulepem są. Powiem wam tak, nie nagrywałem ostatnio, jak widzicie już jest prawie skończone. Jest airbox założony i wszystko tutaj poskładane. Nie mam tutaj przejściówki, na razie to jest na gumie tylko zrobione. Muszę dorobić jeszcze taką aluminiową przejściówkę z większej na niższą średnicę, żeby to było to wszystko ładnie, fajnie szczelne. Ale to w swoim czasie. No i cóż. Poskładałem to wszystko, wsadziłem. Nie chciałem. Nie dałem rady nagrywać. Naprawdę, wierzcie mi, było ciemno. Ciemnawo jest u mnie w garażu. Wiecie, no już nie jedna się osoba wypowiedziała, że jest kiepskiej jakości są te filmiki, no bo jest za ciemno. A mi się strasznie spieszyło, bo kolega mi powiedział, żebym to jak najszybciej złożył, żeby wziął i mógł sobie pojeździć przedwczoraj. Chciał sobie już pojeździć, ale nie udało się, ponieważ złożyłem to wszystko. Były problemy z elektryką. Była świeca, dopóki nie kopnąłem dwa razy, bo sprawdzałem pierwsze co, sprawdzam oczywiście iskrę. Kopnąłem dwa razy i dupa. Ojeju, dupa jest. Myślę sobie, kurde, co jest grane. Przepatrzyłem całą elektrykę, niby wszystko ok. Posprawdzałem wtyczki, posmarowałem ogólnie kontaktem, przewaliłem wszystkie wtyczki. Pokazała się znowu iskra przez chwilę, ale była słaba. Słaba iskra, jakby słaba masa czy coś i kurwiłem się i to jak. No ale dobra, no iskra była, nie? Próbuję odpalać. Rozrusznik nie działa. Bendix się zaciął. Nie działa rozrusznik. Dobra, no z tym się odpalę na kopa, nie? Co ja się będę, nie? Kopnąłem dwa razy, okazało się, że jest zrąbane są tryby na kopku. Nie wiem, czy teraz zatrybi? Nie, teraz zatrybi, bo jest ustawiony dobrze. Ale jeszcze mi tak normalnie... Już myślałem, żeby wywalić tego ulepa na złom. Jak kurde normalnie, bo potem oczywiście kolega zadzwonił, żeby się zorientować, co jest grane, czy już skończyłem, czy nie. To się dowiedziałem, że jak mu się zaciął ogólnie zapiek ten stworzeń, to jeszcze próbował motor na hama odpalać, no i uwalił tryby w środku. Niby to nie jest dużo roboty, bo tutaj dekiel wystarczy ściągnąć, wymienić tryby i jedziemy dalej, nie? No ale to znowu uszczelka, olejem świeżym zalałem, więc nie chciałem za bardzo tego już rozbierać i tyle, no. Rozrusznik, no nie działał znowu, bo kupiłem nowy rozrusznik, ten. Lecz on ma jedną taką wadę. Ta śrubka, ta jedna tu, nie wiem czy ją widzicie dobrze, bo nie mam podglądu włącznego. O milimetr o milimetr zawadza o śrubę od napinacza rozrządu. O tą śrubkę, dosłownie milimetr jest za szeroko. Nie chcę, teoretycznie ja bym mógł tą śrubę wywalić całkowicie i tam tak jakby sam gwint wkręcić na śrubokręt płaski do środka i by było, no ale no kurde. I okazało się, że ten milimetr co tak ciasno siedzi, bo wpasowałem go ciasno, blokuje tryby tam na rozruszniku, to jest ta redukcja, taki tryb jest redukcja, żeby zwiększyć moc na rozruszniku. No i niestety blokowały się te tryby i nic z tego nie będzie. To znalazłem stary rozrusznik z Baszana 200 i zregenerowałem ten rozrusznik. Udało mi się przynajmniej zregenerować, bo wymieniałem szczotki w środku, bo były upalone szczotki.
I stator ogólnie wyglądał ok, no i teraz kręci jako tako to, chociaż nie szybko, no ale kręci. To jest najważniejsze, że kręci rozrusznik. Jest przynajmniej tyle dobrze. Ojej, będzie ten odcinek trochę długi, no ale będziecie musieli to wszystko na kupę jakoś ogarnąć. Nie wiem jak będzie za airboxem, bo nie zdążyłem tego nawet przetestować. Nie ma jak, bo jeszcze nie odpaliłem go. Nie udało się go jeszcze odpalić, dopiero będę kombinował. Bo przekaźnik rozrusznika źle podpiąłem, bo myślałem, że wystarczy, że będzie to działać jak zewrę te dwa kabelki, ale potem popatrzyłem na schemat na internecie i wychodzi na to, że musi być plus i minus. I wtedy na bazie jakiegoś elektromagnesu czy coś załącza tam w środku, w tym przekaźniku i kręci rozrusznik. Tak jakby elektromagnes jest w środku, dlatego musi być tu plus i minus. No ale z tego co ostatnio gadałem z kolegą, bo tutaj naprawiłem mu ten przycisk cały. Naprawiłem go, bo był zrąbany, bo mu się zacinał podobno i stary rozrusznik ten czarny, co jest teraz, szczotki się spaliły tylko i wyłącznie dlatego, że podobno mu ten się przycisk przyciął i po prostu jechał na włączonym rozruszniku dość długo. Jeździł na włączonym rozruszniku, no i go spalił w pierona. No. I teraz muszę wymyślić jakieś bazy, jakieś zabezpieczenia, bo już słyszycie to? Jest w środku, w środku. Ogólnie, nie wiem czy to będziecie widzieć, jest tutaj czujnik stopu, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale że dziadostwo będzie stop włączać. Więc chyba wykorzystam to. Na bazie tego dziadostwa zrobię zabezpieczenie do rozrusznika. Zrobię coś a la typu jak w skuterze. Czyli po prostu, żeby odpalić motor, trzeba będzie wcisnąć hamulec przedni. I dopiero wtedy będzie prąd. Dopiero wtedy będzie prąd, żeby można było włączyć przycisk. Czyli jak kolega się wywali albo coś na motorze i na przykład przyciśnie się ten guzik, dociśnie się na przykład do ziemi albo do czegoś, to rozrusznik nie będzie działał, dopóki nie wciśnie się hamulca. Takie jakieś zabezpieczenie zawsze, zawsze to lepiej niż w ogóle nie będzie zabezpieczenia. A jak ja to podłączę, po prostu się zrobi plus. Do tego wyłącznika zapłonu będzie plus i minus. Czyli rozrusznik będzie tylko i wyłącznie wtedy działał, jak nacisnę hamulec przedni i dopiero. Czyli trzeba nacisnąć hamulec przedni i dopiero rozrusznik i będzie palił. No, takie zabezpieczenie. Myślę, że to będzie bardzo super sprawa z tym. No, kurde, ale mi się zmęczył. No, dobra, to ja już będę kończył tą rozmowę i biorę się za tą elektrykę. Tego znowu nie nagram. Bo znowu będzie dużo myślenia, przerabiania, kombinowania, więc będziecie musieli chwilę poczekać. Muszę ten przycisk rozebrać, go naprawić. A szkoda znowu wam ten filmik wydłużać niepotrzebnie. A kolega już czeka i co chwilę wydzwania, kiedy ten motor będzie gotowy. A chcę go odpalić, żeby zobaczyć, to w ogóle będzie chodzić. To jest najważniejsze. No, tutaj jeszcze są wtyczki niewodoszczelne, będę musiał to wszystko wywalić całkowicie i zrobić na wtyczkach wodoszczelnych. To jest na razie wersja 1.0. Tak było oryginalnie przy tym silniku, więc myślę, że to będę musiał przerobić na jakieś wtyczki wodoszczelne, żeby tak samo tam nie zalewało kabli. Ogólnie wszystkie wtyczki prawdopodobnie by tu poleciały wodoszczelne, ale to będę musiał zobaczyć, czy jeszcze jakieś mam, żeby instalacja nie odpierdzielała. No, ale iskra teraz już jest konkretna. W porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest przepaść, dosłownie przepaść jest. Jest taka przepaść, że szkoda słów. Pierze iskra i nawet nie trzeba patrzeć, a słychać. I taka iskra powinna być. Zrobiłem tą elektrykę. Jeszcze muszę tutaj kable poizolować, bo nie są jeszcze poizolowane, bo to było tylko na razie do testa. I pokażę wam, jak będzie działać teraz rozrusznik przy tym z zabezpieczeniem. O, tak można powiedzieć. Będzie zabezpieczenie jak w skuterze, więc odpalać się go będzie jak skutera. Dobra. Tutaj już też doszedłem troszeczkę z elektryką. Miałem mały taki epizod. Źle podłączyłem jednego kabla i się zastanawiałem, czemu kurde tutaj mi odpala to.
W sensie wcześniej tak podłączyłem, nie chciałem się włączać nagrywania, ale odpalanie było na naciśnięcie hamulca przedniego. Było naprawdę śmieszne. Czyli jak naciskało się przedni hamulec, to był rozrusznik. Wtedy kręcił dopiero. Więc tak troszeczkę to nie wyszło, był mały fail. Ale teraz doszłem do tego, co tam zrobiłem źle. Poprawiłem i jest zrobione. Dobra, prądy mamy podłączone. Świecę wykręcę, żeby było lżej. Niestety nie będę odpalał tego silnika, bo strzela coś w silniku od strony kopka, tak jakby tam tryb jakiś czy coś, nie wiem, coś się stało tutaj od strony kopka i nie odpalam tego silnika. Jak chce właściciel, może sobie go odpalać, ale ja bym nie ryzykował. Będę musiał tu jeszcze dekiel od strony kopka ściągnąć i o, jesteś, robota kolejna dochodzi. I coś tam, kurde, spróbować wymaścić, wymienić te tryby od kopka czy coś, żeby to chodziło. Mam nadzieję, że nie będę musiał silnika demontować znowu, bo mnie normalnie trafi. Wywalę ewentualnie motor na bok i wtedy się olej nie powinien wylać. Uszczelkę się jakoś dorobi, no i może będzie to działać. Ewentualnie wywali się całkowicie tryby od kopka, zaślepi się to i będzie jak markowy KTM. Jak markowy KTM. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, żeby była lepsza masa, to puściłem taki bardzo gruby kabel zaraz do rozrusznika, do silnika, grubym kablem, żeby była bardzo dobra masa. No i tyle, no. Może to wyglądać tak trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę to nie jest skomplikowane. To tylko się tak wydaje, o, że jest, ale naprawdę nie jest tutaj tak nawalone tymi kablami w porównaniu z tym, co było wcześniej. Ogólnie jest dużo więcej kabli, bo jest spalenie na rozrusznik, dlatego dochodzi, a w oryginale jakby mam osobno dwie instalacje puszczone, no trzy instalacje tak jakby, co to są puszczone. Jest jedna instalacja puszczona do świecy, żeby była iskra i na guzik do gaszenia. Jest osobna instalacja, więc jak coś się będzie z tym działo, to wiem, w które kable patrzeć i mam chyba tu tylko tak trzy kabeleczki puszczone, nie? Więc nie ma tam nic skomplikowanego, jest najprościej, jak się da, puściłem instalację do świecy. Osobną instalację drugą zrobiłem do regulatora napięcia. Tu jest regulator napięcia w tym miejscu. Jest puszczone żółty, dwa żółte, czerwony i zielony kabelek. Jest puszczony do regulatora napięcia. I trzecia instalacja już jest też osobno odłączona. Puściłem ją do ogólnie załączania i wyłączania rozrusznika, nie? Troszeczkę tu jest bardziej skomplikowana ta instalacja trzecia, bo musiałem zrobić tak jakby dwa zabezpieczenia, no ogólnie zabezpieczenie, żeby jakby się jedzie albo coś, żeby ten guzik, na przykład gałązki albo coś, jak się ktoś wywali na tym motorze, żeby jak na przykład przycisk się wbije w ziemię, żeby rozrusznik nie działał, żeby się nie zrąbało coś. Żeby tutaj czasem karteru nie rozwaliło ani rozrusznika niepotrzebnie, więc zrobiłem taką dodatkową instalację do rozrusznika. No i tyle, i tyle. I zademonstruję wam, jak się teraz będzie tego ulepa odpalać. Więc odpala się go mianowicie tak, że trzeba nacisnąć wpierw hamulec przedni. Wymieniłem mu tutaj, bo miałem, jak widzicie, jest nuwencja, nowy ogólnie ten wyłącznik cały, bo tamten był uszkodzony. Ogólnie cały uszkodzony, zardzewiałe te styki, no i postanowiłem wymienić na nowy, a miałem taki, więc mu wymieniłem. I ma ważne, dobra, pokazuję wam, nie? Załączamy hamulec przedni i dopiero rozrusznik. Elegancko. No ale nie będę go palił, no niestety, bo strzela coś w silniku od czasu do czasu i nie chcę. Tu po prostu tak jakby kopek zatrybiał, nie? Jakby chyciło od czasu do czasu tryba od kopka i dlatego właśnie nie chcę za bardzo go odpalać. Dobra. To będzie czas zrobić niestety. Szkoda, szkoda silnika, jak już tyle jest wsadzone pieniędzy w niego, tyle roboty, żeby to się odpalić na chwilę i żeby się zepsuło. Więc no, lepiej poczekać, niż żeby to zrąbało się od razu, nie? Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym z odcinków. Mam nadzieję już spalenia tego ulepa. No i tyle w temacie. Aha, jeszcze dodam, co tu jeszcze zrobiłem. Naprawiłem koledze
tyłu zacisk. Minus tego wszystkiego tylko jest taki, że nie ma blaszki na klocki, takie wypychające te klocki. Klocki są troszeczkę luźno, ale wydystansowałem mu to ładnie, bo wcześniej było tak to zrobione, że pożal się. Teraz jest wszystko właśnie idealnie, hamulec jest nożny, jak i łańcuch jest wymieniony, napęd, już jest nowy łańcuch założony, naciągnięty odpowiednio. No i ładnie siedzi na zębatkach i zębatki tylnej jeszcze, no, mimo że już jest lekko zużyta, ale zęby ogólnie dobrze siedzą na tej zębatce, więc na razie tylna zębatka nie wymagała wymiany, nie? Cóż, ja tu jeszcze poizoluję te kable ostatnie, co tu zostały. I pochytam tak wstępnie, gdzieniegdzie tak izolacją, żeby to tak nie było narozwalane we wszystkie strony, tylko żeby jako taka była taka jedna większa wiązka. Tyle. To ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej!